Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Shop Doktor w akcji. Moi drodzy, dzisiaj wytypowałem dla Was mały sklep spożywczy. Zobaczymy, jak go można fajnie zatowarować, tak aby klienci zrobili szybkie i dobre zakupy. Mały sklep, ale duży wybór. To jest to miejsce, gdzie kiedy przychodzimy rano, szybko spiesząc się do pracy, robimy szybkie zakupy, a kiedy wracamy po niej do domu, też chcemy właśnie zrobić bardzo efektywnie, wykorzystać czas na zakupy. Czyli rolą takiego sklepu jest optymalne zatowarowanie w produkty, które najczęściej kupują okoliczni mieszkańcy. W tym sklepie sposób przeprowadzenia klienta przez ten punkt handlowy jest bardzo prosty. Opiera się na kilku łatwych alejkach. Tak jak widzicie, nie są one może zbyt szerokie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że klient ma zawsze łatwy dostęp do każdego z produktów. Ma kilka grup asortymentowych, które pozwalają nam na to, aby kupić to, co najbardziej potrzebujemy. Ciekawy patent. Witryna chłodnicza, która powoduje to, że kiedy mamy szybę, oszczędzamy dużo energii, ponieważ zimno tak naprawdę nie ucieka, urządzenie jest bardziej ekonomiczne, a klient, kiedy widzi te produkty, nie ma żadnej bariery, aby mógł po nie sięgnąć. Robiono już tu taki eksperyment, że jak byłaby ramka wokół tej szyby, to wtedy klient odbiera to, jeżeli chodzi o jego pole widzenia, jako blokadę. Ale okazuje się, że wystarczy, że tu ma miejsce na uchwyt, na rękę, aby wziąć, otworzyć i sięgnąć po produkt. Co to powoduje? Produkty są prezentowane bardzo estetycznie, lada jest wydajna, zamkniemy, żeby trochę oszczędzać energię. Myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie dla wielu małych sklepów, które też patrzą na swoje koszty, koszty utrzymywania, dlatego że tak naprawdę chodzi nam, aby wygenerować największą marżę. Lada chłodnicza ma jeszcze jedną fajną funkcję. Zobaczcie proszę, że dolna półka jest bardziej wysunięta, co powoduje, że mieści nam się zdecydowanie więcej produktów. Także mały sklep, korzystając z tego typu rozwiązań, bardziej ergonomicznie wykorzysta swoje możliwości. Każde miejsce jest tutaj wykorzystane. Mamy oczywiście chleb, pieczywo, bułki, po to, aby to wszystko było łatwo dostępne. Po drugiej stronie tego regału mamy produkty, które są mamy na śniadania, czyli wszelkiego rodzaju płatki, otręby, tego typu rzeczy, których poszukujemy, robiąc szybkie, poranne zakupy. Patrząc na sklep, z punktu widzenia klienta chcę mieć wszystko w jednym miejscu, dlatego właściciel sklepu zgromadził chociażby w tym miejscu wyroby słodkie, proste cukiernicze, takie jak pączki, drożdżówki. Dalej dzisiaj chcemy czasami zjeść coś podczas zakupów na ciepło, bardzo popularne hot dogi, czy też przekąski, które możemy zabrać, gotowe kanapki. To jest to, co dzisiaj też współcześnie klient potrzebuje. Czyli mały sklep jest dobrze, kiedy mocno reaguje na potrzeby tych klientów, których tutaj lokalnie obsługuje. Tak jak widzicie, w sklepie są klienci, robią zakupy. Są też monitory i ekrany, na których widać znakomicie wyprzedaże, nowe propozycje cenowe czy artykuły, które mają korzystne parametry. Wszystko po to, aby klient w takim sklepie był zadowolony. Także moi drodzy, mając mały sklep, korzystajcie z monitorów, z nawigacji, z tego, aby optymalnie wykorzystać powierzchnię. Dlaczego? Tego oczekuje dzisiaj współczesny klient. Podpowiadajcie mu rzeczy, które mogą być produktami komplementarnymi, że do tego jeszcze mogę dokupić to albo inne artykuły. Klient będzie zadowolony, a Wy też zrobicie większy obrót. Jeśli uważasz, że program przyniósł Ci inspirację, treści były merytoryczne, to subskrybuj nasz kanał po to, aby mieć dostęp do nowych filmów wideo, które tu umieszczamy dla Ciebie. Czekam też na Twoje pytania oraz sugestie nowych propozycji czy sklepów, które chciałbyś, żebyśmy odwiedzili. Będzie też mi bardzo miło, jak polecisz ten kanał innym, tak aby wszyscy mieli dostęp do tego typu informacji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!